Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie w Dying Light The Following i udaję się właśnie do Jazeera, z tego względu, że dostałem informację, że mam do niego wrócić i jestem ciekawy, czy wystarczy mu to, co dla niego zrobiliśmy, czy jeszcze musimy jakieś misje wykonać, aby go przekonać do siebie, tak więc za chwilkę pewnie dowiemy się czegoś więcej na ten temat. O proszę, jest do niego ten koleś nawet, którego wcześniej widzieliśmy, albo podobny koleś. Ma maskę na sobie, więc nie wiem, czy to ten sam. Jazeer, kto to narysował? A, to nieważne. Dzieciak to ciągle rysuje, a ja to ciągle wyrzucam. Ale o co z tym chodzi? O coś, czego się uczepił. Jego matka dostała robotę w Haranie przed epidemią i zostawiła go tu u dziadków. Miała mu chyba posłać jakiś prezent. No ale wiesz, co było, nieważne, wyrzuć to. No dobra, spodziewałem się czegoś konkretniejszego. Tu mamy tego kolesia, przyjrzyjmy się, póki jest spokojnie. Wcześniej było masę zombiaków i nie mogłem w ogóle się mu przyjrzeć. A, więc jesteś jednym z bezlicych. Pozwolisz mi pomówić z matką? Myślisz, że ona będzie rozmawiać z obcym? Nie, ale jeśli chcesz się do nas przyłączyć, jesteś na dobrej drodze. Cierpliwości. Jak się nazywasz? Kyle Crane. Przed tobą długa droga, Kyle Crane. Nie zbaczaj z niej i niech to pomoże ci w twoich zmaganiach. To wszystko, co mamy w tej chwili do powiedzenia. No dobra, dostaliśmy... Możesz już iść, przybyszu. Okej, dostaliśmy tutaj możliwość stworzenia sobie samemu kuszy. Potrzebujemy tak, części metalowe mam, potrzebuję jeszcze jedną śrubę i 4 rurki stalowe. Ta kusza, którą wcześniej zdobyłem, oczywiście mi przepadła, bo zaczynam tak jakby wszystko od nowa, kiedy gram sobie w to DLC, tak więc tą kuszę z chęcią bym sobie wytworzył, o ile znajdziemy tutaj w ogóle jakieś przedmioty u tego sprzedawcy. Łuk też zainwestuję, ale na chwilę obecną nie mam miejsca w ogóle, bo sobie przygotowałem dosyć fajny ekwipunek na kolejne misje. Stwierdziłem, że to, co miałem wcześniej w swoim ekwipunku, było słabe. Zaopatrzyłem się w masę apteczek, w tutaj granaty, w różne... mołotowy i fajne inne bronie, które pewnie zdecydowanie ułatwią mi wykonywanie różnych misji. Jeszcze 3 rurki, tak więc niestety raczej u tego sprzedawcy, jeszcze życie spojrzę jeszcze raz okiem, czy czasami tego nie pominąłem i będziemy ruszali na jakąś kolejną misję. Ale nie, widzę, że nie ma w ogóle już tutaj rurek. Udamy się pewnie za 24 godziny do niego albo do jakiegoś innego sprzedawcy i rurki będą. No właśnie, miałem tego tutaj dzieciaczka tutaj małego zajrzeć. Hej mały, wybieram się na pocztę, więc mogę sprawdzić, czy nie czeka na ciebie przesyłka. Wiesz, co jest w środku? Prezent? Od mamy? Napisała kiedyś do mnie, że wysyła mi niespodziankę. A jak ją dostanę, to ona wróci. I znowu się będzie ze mną bawić. No dobra, oczyska wielkie ten chłopaszek ma, ja bym mu z chęcią tutaj, powiem wam, pomógł, bo tak musimy jakieś tam misje wykonywać, aby móc tutaj zaufanie zwiększyć ich, więc czekajcie, wrócimy tutaj i sobie tą misję jakoś może aktywujemy. Okej, tak więc przyjmiemy. A więc przez ten cały czas dzieciak czeka na prezent? Chryste. To smutne, wiem. Ale im prędzej do tego przywyknie, tym lepiej. No to cóż, wybierzemy się na pocztę. Ja tam za chwilkę dotrę. Jak będę już na miejscu, to będę ponownie. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj jakieś takie... A, już zombiaki atakują, oczywiście, jakby inaczej. Zwróćcie uwagę, mamy tutaj takie jakby opuszczone miasto nadmorskie. I na środku mamy właśnie urząd pocztowy. To nie było mądre, przyznaję. A ci tutaj oczywiście iść. Oj, koleś tu udaje bez dwóch zdań. Położył się, nawet go nie trafiłem. Więc lepiej go tutaj zabić, żeby mi już nie zagrażał. I teraz tak, to wydaje mi się jest na górze gdzieś. Pokazuje nam wskaźnik na mapce. Okej, mamy wytrych. Otwórzmy sobie to.
W ogóle jak kiedykolwiek będę zdobywał jakieś nowe bronie, to będę musiał się czegoś pozbyć z ekwipunku swojego. A i mamy jakąś tutaj kosę. Weźmiemy to i czekajcie, wyrzucimy sobie coś. Okej. No dobra. Tutaj wejścia nie mam. To bez dwóch jest właśnie na tym poziomie. Ale wejścia z tego poziomu prawdopodobnie nie ma. Trzeba będzie chyba dołem przejść. Tutaj jest jakieś wejście, więc sprawdźmy. Alarm, kurde, trzeba go wyłączyć jak najszybciej. Tu jest apteczka. Trzeba go wyłączyć jak najszybciej, bo zaraz jak tutaj się alarm nam włączy. Gdzie on jest? Czekajcie. A, tutaj, dobra. Jak on nam by się włączył, to oczywiście masa zombiaków by się tutaj zlazła do nas. Czekajcie, te drzwi by wypadało się tutaj zamknąć. Z tego względu, że zaraz będzie, no mówię, pełno zombiaków tu wbijało, a zanim ja znajdę paczkę dla tego dzieciaka. Fajne, no. Zanim ja tą paczkę znajdę dla tego dzieciaka w urzędzie poczty, no to troszeczkę pewnie mi czas to zajmie i lepiej mieć spokój niż towarzystwo w postaci zombiaków. Jakieś listy różne. Zbieram wszystko, najwyżej potem sprzedamy. Będzie kasa. Pełno listów rozsypanych. Było chyba tu na górze. Tak mi ten wskaźnik pokazywał. Tu mamy zamknięte, ale tam widzę kolejne drzwi są. Jeśli one będą zamknięte, to prawdopodobnie trzeba będzie jakiegoś klucza poszukać. Nie inaczej. Tu jeszcze drzwi otwarte. Zamknięte. Zajebiście. No dobra, jakaś duża paczka tam jest. Niemniej jednak potrzebujemy prawdopodobnie klucza. Jeszcze pójdę zobaczyć na górę, wiecie. Znaczy tam czasami nie ma tej paczki. Pełno listów. O. Jest pytanie, czy on tutaj nam zaraz się nie obudzi? Nie, po prostu... Jeszcze będąc człowiekiem, prawdopodobnie się zabił, nie przerodzi się żadnego zombiaka. Chociaż trzeba być czujnym, bo doskonale wiecie, że tutaj gra czasami lubi nas zaskoczyć, wystraszyć, więc trzeba na niego uważać. Jakieś notatki. Raczej nam się to do niczego nie przyda. Nie wiem, czy mam duże wrażenie, że teraz ten koleś mnie tutaj się jakoś, nie wiem, przyrodzi w zombiaka i mnie wystraszy. Dobra, bierzemy te klucze i spadamy stąd. Czy tutaj jest, czekajcie. List. Okej, dobra. O, mamy tutaj górę lodową. Co to jest ta góra lodowa? Aha, to jest ulepszenie, dobra. To lecimy, zobaczymy, czy da się otworzyć, czy ten klucz będzie właśnie tych drzwi, które wcześniej były zamknięte. Okej. Dziwię się, że tutaj nasz bohater nie otworzył tego wytrychem. Wcześniej nie miał z tym problemu, tutaj miał. Troszkę jest to nielogiczne. Nie tego szukam. No zdecydowanie nie, ale tych paczek jest tyle, że... Nie mówcie mi, że ja muszę każdą przejrzeć. Ja nawet nie pamiętam, jak ten chłopczyk się nazywał. Chyba coś na I albo na L. Nie wiem, skojarzyłem od razu, jak na niego zobaczyłem, to... Jak na niego spojrzałem, to zwróciły mi się już takie wielkie... Na maksa wielkie oczy. O, nadawca Techland.
Pewnie któryś z twórców też był właśnie adresatem. Left 4 Bread. To jest też takie jakby nawiązanie do gry Left 4 Dead. Ale o tej piekarni to już wam chyba kiedyś w ciekawostkach mówiłem, a to jakaś paka jest. Silas, o, to by nam się przydało wziąć, jakieś części może. A więc przesyłka nie dotarła. Znać informacje o lokalizacji. Może została już wydana listonoszowi. Prawdopodobnie tak będzie. To chyba wskazówka. Dobra, mamy klucze, więc poszukajmy teraz pojazdu. Słuchajcie, praktycznie musiałem się wrócić do tego miejsca, gdzie wcześniej byłem u tego kolesia na poszukiwania jakichś różnych części, gdzie wysłał nas właśnie ten kolej ze stacji benzynowej. Czyli jestem mniej więcej w połowie drogi od poczty i... No cóż, będę szukał listonosza. Listonosza pewnie nie znajdę, jak już znajdę, to pewnie przemienionego w zombiaka, ale chodzi nam o tą furgonetkę. Może tam będzie ten list, bo znaczy ta paczka. Bo jeśli jej tam nie będzie, to już wątpię w to, że uda nam się ją w ogóle znaleźć. A byłbym zawiedziony. O, no są. O, cholera! Ale mnie wystraszył tutaj. Dobra, słuchajcie, spadamy stąd. Słuchajcie, trzeba tak. Pierwsze co zrobimy, ta furgonetka jest gdzieś tutaj na tym moście, ale zanim tutaj w ogóle tą furgonetkę sobie przejrzę, to musimy go rozwalić, bo on będzie zarzucał jakimiś kamieniami, które w sumie bierze znikąd, te kamienie. Zobaczcie, on kurde, ja rozumiem jeszcze jakby to było gdzieś w ziemi, ale jesteśmy na autostradzie, skąd on te kamole wielkie bierze? Jakaś głupia baba. Że oberwie z tego granata. Taki kurde potężnik jest strasznie ciężko rozwalić. O, dostała rykoszetem. Strasznie cholernie ciężko ich tutaj rozwalić, więc sobie też przed odcinkiem sporo tych granatów wytworzyłem. Chyba z 70 tych granatów wytworzyłem. Dobra, dostał, pięknie. Baba też zginęła przy okazji, słuchajcie. Szukamy sobie ją i też użyjemy kamuflażu, bo tam widziałem było sporo zombiaków. Po co mam z nimi walczyć, po co mają mi przeszkadzać, kiedy będę te drzwi tutaj próbował otwierać, jak mogę sobie tutaj przemknąć i na spokojnie tutaj. O, to zaraz wybuchnie. Dobra. Otwieramy. Klucze wcześniej zdobyłem, jak widzieliście. Mamy paczkę. Tak, dobra. To jest prawdopodobnie ta paczka. Ciekawi mnie w sumie najbardziej to, co w tej paczce było tutaj. Czego możemy się spodziewać, jakiejś zabawki czy coś. I jestem ciekawy też reakcji tego chłopca na to, że mu pomogliśmy. Czyli na dobrą sprawę na chwilę obecną chodzi w grze o to, abyśmy wykonywali dosyć sporo misji pobocznych, jakby dzięki temu też wytwarzali jakby zaufanie jakieś tutaj. No, żeby nam zaufali, tak? Po prostu tutaj ci Jazzy z całą ekipą. Musimy tyle misji pobocznych wykonać, żeby móc tutaj dalej przebrnąć do kolejnych misji głównych. Ale mimo wszystko ja będę starał się pokazywać wam te wszystkie misje poboczne, bo zakładam, że DLC nie jest takie długie jak podstawka, więc urozmaić sobie też tą misjami pobocznymi. Będę starał się tak, żeby zawsze była jedna misja poboczna i jedna misja główna. Na chwilę obecną. Ktoś chce zbezcześcić jeden ze świętych ołtarzy! W imię matki! Nie możemy na to pozwolić! No właśnie, z tego co wiem, to są też misje poboczne, żeby gdzieś tam od zombiaków oczyścić te miejsca święte. I może w kolejnym odcinku tym się zajmę. Hej, Jazir! Mam prezent dla dzieciaka. Dostarczysz mu go? Ryzykowałeś życiem, żeby pocieszyć dzieciaka. Nie wiem co... Dziękuję. No i widzicie, takimi sytuacjami jesteśmy właśnie w stanie tutaj coś działać. Dostarcz list. Aha, bo ja te listy zbierałem też przy okazji. To słuchajcie, weźmy je, rozdajmy im te listy. Nawet nie byłem świadomy tego, że zbierałem te listy i były one. A nie, to nie jest on, dobra, czekajcie, on chyba będzie w środku.
Tutaj jest wejście, z tego co pamiętam, do tej szopy, czy co to jest w ogóle. Ej, Polat, znalazłem na poczcie list do ciebie. O kurde, serio? Dzięki. Ciekawe, co w nim jest. Głupio mi o to prosić, ale nie umiem czytać. Zawsze czytała mi żona, ale już jej nie ma. Mógłbyś... A, jasne, nie ma sprawy. Zobaczmy. Na pewno chcesz, żebym to czytał? To prywatna korespondencja. Tak, proszę. Dobra, jak chcesz. Polat, ty jebany skurwysynu, nawet cię nie waż umrzeć. Jeśli się dowiem, że zabiły cię zombie, będę cię prześladować w pierdolonych zaświatach. Trzymam cię za jaja. Kocham cię, Talo. Cholera, tęsknię za tym gościem. Nie łapię. Talo, to mój brat. Całe miesiące go nie widziałem. Ciekawe, czy jeszcze żyje. Wielkie dzięki, że mi to przyniosłeś. No dobra, zobaczcie, dostaliśmy też przy okazji punkty za to, więc warto było sobie te listy wziąć, czego nawet nie wiedziałem, że przyniosę je komuś. Tu mamy kolejne rozdanie, zobaczmy. Ailem, to ty? Proszę, przyniosłem ci coś z poczty. Żartujesz? To świetnie, o rany, jejku, ja... O ja pierdolę, przyniosłeś mi rachunek za prąd? Ej, tylko bez takich, nie czytam cudzych listów, nie miałem pojęcia co do takiego. A, jebać to, przecież i tak go nie zapłacę. No troszeczkę kuleje tutaj animacja, koleś w ogóle nawet listu nie wziął, a nie spojrzał nawet i już się dowiedział, że są to rachunki. Chociaż dziwię się, że w ogóle nasz główny bohater nie wie, że są rachunki, bo ta koperta zawsze od rachunków jest inna niż taka zwykła. Przepraszam, Sera, znalazłem na poczcie przesyłkę do ciebie. Naprawdę? To znaczy, dziękuję, ale dlaczego przyniosłeś to aż tutaj? Pomyślałem, że to mogło być ważne. Ojej, przez chwilę poczułam się jakby... Jakby to wszystko wróciło do normy. Jakby ten koszmar nigdy się nie wydarzył. Dziękuję ci. Naprawdę. Nie ma sprawy. Trzymaj się. Niestety obawiam się, że tutaj już nigdy nie wróci nic do normy. Niestety. O, tutaj coś jeszcze jest, wejdźmy i zobaczmy. Kto to jest? Wygląda jak koleś z Uncharted. Posłuchaj, wędrowcze. Zamieniam się w słuch. To piękna opowieść o dumie, uprzedzeniu, wojnie i pokoju. Zaczyna się w starych, dobrych czasach, kiedy ludzie byli jeszcze uczciwi i szczerzy i nie było... No dobra, chyba się nic od niego nie dowiemy tutaj. Jakieś plakaty, dobra. Tutaj raczej nic po nas, tak więc idźmy, wykonajmy sobie kolejną misję. I zobaczymy, co ciekawego do wyboru będzie. No bo tutaj widzę, że trzeba będzie tych misji pobocznych jeszcze kilka wykonać, tak więc w sumie nie robi mi różnicy, w jakiej kolejności to będę wykonywał. No zobaczmy na tablicę. Płaczące dziecko. Dobra, kurczę. Troszeczkę to strasznie brzmi, ale... Weźmy to i idźmy, sprawdźmy. Jak będę oczywiście na miejscu, to do was dołączę ponownie, bo jak widzicie, dosyć spore tutaj dystanse nas dzielą. Dobra, prawdopodobnie jest to gdzieś tutaj. O, cholera, coś słychać tutaj ze studni. I nie napawa mnie to optymizmem. Oj, coś... Obawiam się, że zaraz padnę na zawał tutaj. Sące dziecko. Tylko zwiastuje kłopoty. Skąd?
Skąd oni wzięli tyle konserw? Ja pierdzielę, to jest to dziecko zombie. Trzeba je jak najszybciej uciszyć, bo inaczej się, że inne zombiaki tutaj zlecą. Jestem je chyba uwięziony tutaj. Rany, to jest kompletnie porąbane. Sakra. No z dziecka niestety nic nie zostało. Pełno jakichś różnego rodzaju rysunków. I to tyle. Ale prawdopodobnie ktoś tutaj się zobaczy, jakieś zabawki, jakieś tutaj różne listy, mamy konserwy. Musimy dowiedzieć się, dlaczego ktoś gromadził żywność w jaskini. No ja prawdopodobnie wiem dlaczego, po prostu ktoś tutaj się ukrywał, ktoś tutaj się czuł bezpiecznie. No cholera. To mnie bez dwóch zdań nie napawa optymizmem. Ale cóż, odwrotu nie ma, jak już misję wybrałem, to trzeba ją ukończyć. Prawdopodobnie tutaj czuli się bezpiecznie, wydaje mi się, jednak w chwili, kiedy jakieś zombiaki ich zaatakowały, no to się przemienili, co nie? Bo nie sądzę, żeby, nie wiem, ojciec czy też matka zostawili dziecko same na pastwę losu, pewnie też zostali zarażeni. Jest tu sporo rybek. Na szczęście nie mamy rybek zombie, bo to już była masakra. Jakby te ryby zamieniły w jakieś piranie i by tutaj kąsały. Ale też takie klimaty, powiem wam naprawdę. Cykam się troszkę, szczerze powiedziawszy. Zaraz ktoś tutaj wyskoczy. Jakiś ryjec. Pamiętam w Call of Duty płynąłem w najnowszej części. Pokazywałem wam na kanale. Płynę. Mi coś wyskoczyło nagle z wody. Nurkujemy dalej. Te lampy bez dwóch zdań tutaj dokądś prowadzą. I teraz pytanie, tutaj wcześniej była woda, czy tej wody nie było? Bo nie sądzę, żeby ktoś montował coś takiego właśnie pod wodą. Chociaż mogę się mylić. Pytanie, a dobra, już widzę. Patrzę, nie ma tej liny nigdzie. Dokądś nas prowadzi. Ja tutaj strzelam, że prowadzi nas ta lina do jakiegoś roju dosłownie zombiaków, jakichś zmutowanych. Gdzie w ogóle jestem? Można jakoś przejść na górę. Dobra, to lecimy tam, sprawdźmy to. To jest dziwnie spokojnie i dziwnie czysto. Ani jednego zombiaka nie masz, to się nie chcę aż w to wierzyć. Czekajcie. Rozpędzę się i sobie to przeskoczę, bo chyba innego wyjścia nie mam. Dobra. Tutaj jednak zombiaki są. Ale to ich jest i tak mało. Co my tu mamy? Powiem wam, że na szczęście mamy tutaj to oznakowanie i zarówno na mapce, jak i tutaj, bo inaczej bym się zgubił w tym miejscu. Pytanie, gdzie ja płynę? W ogóle też swoją drogą tutaj jest masę ryb i można byłoby to wykorzystać jako żywność, można by było na nie zapolować, zrobić takie jakieś ognicho ze świeżymi rybami. Chyba, że są w jakiś sposób skażone. Jest naprawdę mnóstwo, znacznie więcej ryb niż zombiaków. Dobra. No i tak jak myślałem, tutaj sporo zombiaków gdzieś tam już na nas czeka. Zwróćcie uwagę na te czerwone ikonki na mapce, chociaż one są jakby wyżej.
Nie wiem, co o tym myśleć na chwilę obecną. Brzmi to przerażająco. Trzeba wejść, tylko teraz tutaj nie, problem jest taki, że nie doskoczę. Jakoś tędy. Sprawdzimy sobie to z góry. Tam w ogóle jest wyjście z, jakby z tej jaskini. To jest dziwne, tyle szedłem, żeby niczego się nie dowiedzieć. Hej, wow. Posłuchaj, proszę. Chryste. Szlach, no dobra, słucham. Tam w środku, to moje dziecko. Nie pozwól mu umrzeć z głodu. Nie pozwól mu cierpieć. No dobra, misja wykonana. Spodziewałem się czegoś zupełnie innego po tej misji. Ale to jak widzicie, sobie rozbili obóz, na to wychodzi. I właśnie tutaj się prawdopodobnie ukrywali przed zombiakami. Jakąś niespodziankę dostanę fajną w ramach rekompensaty. Spodziewałem się zupełnie innej misji. O proszę. Znowu muszę coś wywalić tutaj z ekwipunku, tarczę wywalę, wiecie, bo ona mi jakoś niespecjalnie jest potrzebna. I sobie weźmiemy tutaj tą szobelitkę. Ciemna maczeta. Wow, ona ma naprawdę, kurde, fajny design, zobaczcie, jak fajnie to nam się świeci. No ale to by było tyle, aż się nie chcę wierzyć. Takie dzisiaj dwie strasznie lightowe misje, gdzie po prostu musiałem tylko iść, zdobyć coś albo czegoś się dowiedzieć i to tyle. No ale inaczej nie poruszymy wątku fabularnego. Oj. Nie, to tylko ten nowy facet od Jazeera. Fajna kusza. Polujecie na coś? A żebyś wiedział, na cholernego potwora, który kradnie nam żarcie. Oberwał z kuszy, ale zwiał i siedzi w tej jaskini. Nie widziałeś go tam? Pewno tak lepiej. W końcu był ranny, wiesz jak to jest. No szczerze powiedziawszy, ja nic nie widziałem, aż dziwię się. Może coś przeoczyłem, albo uniknąłem kłopotów. Albo nie wiem, jakiś skrypt nie zadziałał, nie mam pojęcia. Ale to by było na dzisiaj tyle. Dosyć tutaj mówię misje lightowe, ale nie da się pchnąć wątku fabularnego, dopóki nie będziemy tutaj mieli zaufania wśród miejscowych. Tak więc to by było na dzisiaj tyle. Jeśli wam się podobało, stawcie łapkę w górę i czekajcie na kolejne materiały na moim kanale. Cześć!